wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj witam was z mojej kuchni w warunkach trochę polowych, a to dlatego, że nieustawna kuchnia. Powiem wam, bardzo nieustawna, nie ma gdzie kamery postawić, ale znalazłam miejsce i jestem wygięta. Dla was specjalnie się wyginam, a musiałam wręcz zrobić to wideo w kuchni, gdyż dzisiaj będę robić sobie posiłek razem z wami. Ale nie będzie to zwykły posiłek, będzie to posiłek jajeczny, przygotowany w specjalnej maszynie. Pani nawet się ubrała z tej okazji, żeby zrobić takie coś. Słuchajcie, to są jajka na patyku i jest to produkt widziany w telewizji, więc to, co jest w telewizji, musi być rewelacyjne. Wybrałam kolor pomarańczowy na wypadek, gdyby urządzenie działało, wtedy będę mogła trzymać w kuchni na widoku, bo nie jest złe. Trochę wygląda jak młynek do kawy. Tutaj jest taka gumowa, perforowana trzymalnica, więc nie wypadnie. Nie wiem, czy widać dobrze. Otwór jest nieduży, więc według instrukcji obsługi, którą dołączyli, maksymalnie można wepchać tutaj dwa jajka, więc powiem wam, dla mnie mało. No ale może to być dobre, szybkie i ogólnie także zrobię jedno za drugim i będzie tych jajek cztery w sumie. No tak, cztery to ja lubię. Cztery jaja. O. Teraz tak patrzę, że to jest chyba nazwa produktu. Turated Eggs. Bo innej nazwy nie widzę. O, nawet tutaj jest. I kupiłam na eBayu. Nie było to drogie, to mówię, wezmę, wypróbuję. Nie będziemy przepłacać. Najwyżej wyrzucimy, jak się nie sprawdzi. O, tu leży, stoi, proszę. Przepisy w książeczce są przeróżne. I w dużej mierze są one razem z wrapami, tudzież tortillami. W tym celu poświęciłam się i szybko przebrałam spodnie, żeby wyjść do sklepu i kupiłam nam wrapy. Kupiłam również jaja, mamy trochę szynki, koło szynki to pewnie nie leżało, słuchajcie, mięso przetworzone, ohydne, nie jedzcie, nie kupujcie, ja robię to dla programu. Unikam, ale dla was będę się truła. Po prostu robię to, co mi mówią, to, co polecają, może tak. I jedyna rzecz, która mnie trochę martwi, to fakt, że w każdym przepisie jest napisane, żeby tą dziurkę wysprejować oliwą. Wiecie, są takie w sprayu, ja nie mam i ogólnie używamy olej kokosowy, który jest dosyć twardy. Ale wynalazłam, że mamy w szafie oliwę, to jest oliwa od razu z czosnkiem, ale mi nie przeszkadza, że będzie śmierdzieć z buzi i tak śmierdzi na co dzień. Dodatkowo w całym zestawie była też gąbeczka czyścicielka, już ją użyłam, ponieważ przed pierwszym użyciem trzeba umyć urządzenie. Patyczki, gdzie można nabijać sobie jaja i to. Tak dokładnie nie wiem, ale wynika, że to jest upychacz, że jak nam jajka się nie będą mieścić, to możemy prawdopodobnie je dopchać tym. No dobrze, nie pozostaje nic innego, jak poszukać przepisu, który wydaje się być smaczny, wykonać i przetestować Egg Plus. Patrzcie, a tu jest Egg Plus. Tu było Turated Eggs, a tu jest Egg Plus. Kto wie, jak to się nazywa? Dobra, zaraz coś wybierzemy. Słuchajcie, jest wiele przepisów, które zawierają składniki, których nie posiadam, ale mniej więcej chodzi o to, żeby wszystko, co mamy pociachać, zmieszać w misce z jajkiem, a potem przelać do tego urządzenia i z wrapem to zagotować. Także ja mam tutaj pomidora i szynkę, to są moje składniki, no i wrapy. Więc będę robiła taką najprostszą, ale jakże smaczną wersję do Egg Plus, Rated Eggs. Natomiast w instrukcji obsługi jest napisane Egg Master, więc zagadkowy przedmiot. Dobra, ciacham. Trochę sera, zrobię taką wersję pomsz. A co? Serowo dzisiaj!
Dobra, teraz na to wszystko wbiję jedno jajko, żeby zrobić miksturę. Dobra, słuchajcie, włączę urządzenie. Gdzie tu jest? Tu jest. Jest czerwone, ma być do zielonego. Jak będzie zielone, znaczy, że możemy wszystko wlewać, ale najpierw tej oliwy trochę trzeba dodać. Dam kapkę, żeby nam nic nie przywarło. Przywaranie. Kapka. Czy to jest kapka? I teraz najcięższa część tego procesu to jest przygotowanie naszej tortilli, tudzież wrapów. I jest napisane w instrukcji, że trzeba ją pociąć na 4 na 6 cali. Czyli sprawdziłam, musiałam się dokształcić. Człowiek z Polski, my mamy centymetry, nie jakieś cale. To jest 10 na 15 centymetrów. I ja teraz muszę te tortille pociąć na takie prostokąty. Niedorzeczne, ile pracy. Ja to myślałam, że szybko będzie. Czekajcie, w ogóle teraz tam... Jak ja mam tam dojść teraz? Wszystko zawalone jest jajami. 10 centymetrów, to jest tutaj. Zakładam, że to powinno być w kształcie kwadratu, ale jest w kształcie trójkąta. Ja nie wiem, ja człowiek głodny to nie myśli. Włóżmy to, wlejmy te jaja, Boże, głód. Patrzcie, wszystko się nagrzało, więc nie wiem, czy ta tortilla nie powinna być wkładana na zimne. Sprawdź. O, może nawet lepiej, że jest w trójkąt, bo można zrobić stożek. O, czekajcie, tak włożyłam, że nie ma dostępu teraz. Użyję tych patyczków, które dali i postaram się otworzyć. Uciekło. Coś tam widać, patrzcie, jest dosyć głęboko, ale jest obramowanie. Przelewam nasze jaja. O, gdzie jest ta upychaczka? Może ja tak zostawię. Nie wiem nawet, co się stało z tą tortillą. Co to są? Wrapy. Podczas zabiegu przelewania. Nie wiem, po prostu była to czarna magia. Wlałam, upchałam. I czekamy 6 do 8 minut. Która jest teraz? 27 po. 28, 27, 30. 35. Poczekajcie, oni mówią, włóż patyczek, żeby można było lepiej wyjąć. To wbije ten patyk. Wszedł jak w masło. Także może ta tortilla... Teraz nie mogę zamknąć, jak jest patyk. Ułamię ten patyk. Patrzcie, jeszcze ile zostało na jeszcze jednego tego... nie wiem, co to wyjdzie. To. Także... Słuchajcie, szybko filmuję. Patrzcie, co się stało. Wypchało nagle tą obwódkę i wypchało też jaja. A tu jeszcze 3 minuty do końca. Wypchane jaja. Ja nie wiem, co teraz mam z tym zrobić. Nie wiem, co teraz mam z tym zrobić, ale ten patyczek gdzieś zaginął. O! Czekajcie, co to jest? Tego wrapa chyba widzę. Może ja... Może to jest do dopychania, jak się wypcha, ale mi to się wyleje. Jaja! Wyobrażacie sobie co rano przy śniadaniu takie coś robić? Czy to nie miło? A jakie obudzające, od razu wszystkich obudzi. Czekaj, nie wiem, no tą chyba górną warstwę muszę teraz zdjąć. Obrzydliwe rzeczy robię, uwaga. O.
Słychać bulgotanie, więc na pewno w środku coś się dzieje, tam w głębi coś się dzieje, ale tu na zewnątrz to horror normalnie. Jeszcze jedna minuta. Samo wyłazi, może już czas. Czas wyłaże. No myślałam, że ten patyk to będzie po to, żeby to wyjąć. Nie chcę wyjść. Ach. Jaja. Co to jest? Co to ma być? A gdzie rap? A to jest z rapem! Patrzcie, wyszło wszystko, tam coś na dnie... To jest... Pa... A... Nie wiesz, to jest ten rap? Gdzie jest ten rap? No w środku nic nie ma. Ej! Powiem wam szczerze, że jestem trochę, nie wiem, zszokowana, tak bym to określiła. Aż się boję zjeść, mam nadzieję, że te jajka są dogotowane. Wyglądałem w środku na dogotowane, nie chcę dostać salmonelli. Powiem wam, że w smaku nawet dobre. Nie będę ukrywać, ja nie będę kłamać, że niedobre, ale proces tworzenia to... Niestety, nie. Dodam te resztki. Już bez rapa, słuchajcie. Ile tam było? 6-8 minut. Teraz jest mniej jajek, to może niech będzie 6 minut. Pachnie ładnie. No wędlinka, taka jajeczniczka trochę. Ten rap trzyma to w kupie. Nie wygląda to apetycznie, ale mówię, w smaku może być. W smaku może być. Nie okłamuję. Smakuje mi, tylko się boję, czy to jest zrobione, bo tak wypływało. Ja nie wiem, wiecie co, nie wiem, poczekajmy na jaja. Dobrze, sprawdźmy jak po 6 minutach mają się nasze jajka. Nic nie wypłynęło, ale było też ich o wiele mniej. Patyczek znowu nic nie dał. Wszystko wygląda trochę obleśnie, bo nie wymyłam po ostatnim używaniu. I nic się też w środku nie stało, bo nie włączyłam urządzenia. Teraz jest włączone. Czekamy. Czekamy dalej. Słuchajcie, nie wiem czy to widać, ale zaczął się wydobywać z tego gotowalniczy dym i samo podnosi się denko. To nie jest denko, pokrywka. I myślę, że może... Okej. Okay. Może to powinno się robić bez pokrywki. Jeśli słyszysz dźwięki z urządzenia do gotowania jajek, to wiedz, że coś się dzieje. No nie wiem jak to teraz wyjąć, słuchajcie. Było, jest w instrukcji, nie to, że było, to cały czas tam jest, że drewniany patyczek powinien pomóc w wyjmowaniu. Nie pomaga skubany. Może odłączę całkiem z prądu, na wszelki wypadek. Dobra, tak wygląda nasze jajo. Muszę przyznać, że wygląd tego jajowego cosia jest trochę lepszy niż poprzednio. Widać, wszystkie składniczki są, więc nie pozostaje nam nic innego. SMS-y. Jak spróbować? Czuję ser, zapomniałam, że dodałam sera żółtego. Z serem dobre, nigdy nie jem z serem, a dzisiaj jem. I wędlina niezdrowa, i ser. Słuchajcie, nie jedzcie takich badziewi. Jedzcie zdrowe rzeczy, dobre. Opinia. Powiem wam tak, jak widać urządzenie działa, coś się dzieje, nie sprawdza się jednak za dobrze, szczególnie z tą tortillą, no była porażka. A to było niecałe jedno jajo i wypłynęło. Ale tutaj mamy dobry przykład pokarmu.
Ja jestem głodna i jem. Czy mogę polecić to urządzenie? Nie, słuchajcie, nie polecam wam tego. Jest za dużo roboty, za dużo pracy. Usyfiło się nawet tutaj, słuchajcie. Wszędzie syf. Wychodzą rzeczy, jak widzieliście, wyszło. Było nawet smaczne, muszę przyznać. Taka jajeczniczka. I taką jajeczniczkę można zrobić o wiele szybciej, o wiele czyściej i bezproblemowo na patelni. Ja wam mówię, bo ja robię czasem. To jest jedna z kilku rzeczy, co robię, no. I powiem wam, szybciej wychodzi. Także urządzenie nie jest dobre. Nie. Dziękuję. Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo, które jeszcze nie wiem jakie będzie, ale na pewno będzie wspaniale. Tutaj, jak zawsze. Pa!